Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Mam na niej przyjemność gościć Aleksandrę Zuchowską z grupy edukatorów seksualnych Ponton. Doktora Andrzeja Depko, między wieloma tytułami prezesa Towarzystwa Medycyny Seksualnej, a także Małgorzatę Paczkowską-Prokop, przewodniczącą zarządu Ruchu Kobiet. Chciałabym Państwa poinformować, że złożyłam projekt ustawy o edukacji seksualnej. Projekt ten jest dla nas kwestią fundamentalną, bowiem on, jakby stosunek do dyskutowania na temat ustawy dotyczącej edukacji seksualnej, pokazuje, w jakim chcemy żyć państwie. W takim państwie, w którym toleruje się fakt, że co roku w Polsce 20 tysięcy dziewczynek rodzi dzieci. Czy chcemy żyć w takim państwie, w którym dochodzi do przemocy seksualnej, choćby jak w przypadku dziewczynek molestowanych seksualnie przez księdza z Tylawy? Czy wreszcie chcemy żyć w takim państwie, w którym dochodzi do takich sytuacji, jak na przykład zlizywanie śmietany z kolan księdza? My uważamy, że tak naprawdę powinniśmy zmierzać ku państwu nowoczesnemu, w którym młodzi ludzie we właściwym momencie otrzymują niezbędną wiedzę, pozwalającą im uniknąć rozmaitych zagrożeń związanych ze sferą seksualną człowieka. I dzisiaj właściwie stoimy przed takim wyborem. Czy państwo nowoczesne, czy państwo konserwatywne, zaściankowe, w którym młodzi ludzie najpierw wchodzą na jezdnię, żeby się dowiedzieć, że nie powinno się wchodzić na czerwonym świetle. Dlatego też uważamy, że trzeba młodym ludziom dać możliwość przygotowania się przed wszelkimi niepożądanymi skutkami związanymi ze sferą seksualną i dlatego Ruch Palikota proponuje projekt ustawy o edukacji seksualnej, który oparty jest na trzech filarach. Te trzy filary to bezpieczeństwo, wiedza i szacunek. My wierzymy, że młodzi ludzie mają w Polsce prawo do rzetelnej wiedzy i informacji zgodnej z najnowszymi standardami Światowej Organizacji Zdrowia, czy na przykład UNESCO, która to wiedza pozwoli mu chronić się przed zagrożeniami. Po drugie, wierzymy również w to, że bezpieczeństwo przede wszystkim, bo wiedza tak naprawdę ma służyć ochronie, ma dać ludziom możliwość, młodym ludziom możliwość uniknięcia tych zagrożeń, które się z tą sferą wiążą. I wreszcie chcemy nauczyć młodych ludzi szacunku do siebie wzajemnie, do tego, żeby relacje, które budują i tworzą, były oparte na poszanowaniu granic i nie na ingerencji nie na przymusie i nie na przemocy. Dlatego też projekt ustawy Ruchu Palikota proponuje wprowadzenie zajęć o seksualności człowieka od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Byłyby to zajęcia obowiązkowe w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Te zajęcia obejmowałyby między innymi zagadnienia związane z dojrzewaniem człowieka, szeroko rozumiane zagadnienia życia seksualnego, kwestie dotyczące płodności, a przede wszystkim również sposoby i narzędzia unikania przemocy seksualnej, która jest tak coraz powszechniejszym zjawiskiem, z którym młodzi ludzie się borykają. Przypominam, że co roku, jeśli chodzi o przemoc wobec dzieci, zgłaszanych jest kilkadziesiąt tysięcy przypadków. Jaki procent z tego dotyczy przemocy seksualnej, trudno ocenić, statystyki policyjne tego nie podają, ale wiemy, że jest to znaczny procent. Także to uważamy, że to jest coś, co my jako decydenci mamy obowiązek dostarczyć młodym ludziom. To jest nasz
obowiązek, żeby młodych ludzi przygotować do dorosłego życia i o nasz obowiązek, żeby pomóc im uchronić się przed tymi zagrożeniami. Nie możemy czekać na to, aż oni sami będą tej wiedzy dochodzić. A wiemy, że we współczesnym świecie mają takie możliwości. W internecie jest blisko ponad 4 500 000 stron w świecie, stron pornograficznych, do których jest łatwy dostęp. Mamy zatem do wyboru, czy damy młodym ludziom wiedzę, prawdziwą wiedzę, czy pozostawimy ich samych sobie, udając, że problemu nie ma, zamykając oczy na rzeczywistość i stosując politykę strusia. My proponujemy zatem ustawę o edukacji seksualnej. Ponieważ jest to kwestia niezwykle ważna, zdecydowałam się tę ustawę poprowadzić sama. Rzadko się zdarza, aby wicemarszałkowie prowadzili projekty ustaw, ale z uwagi na charakter sprawy i powagi sytuacji, tego, że już jest czas najwyższy, żeby ten problem wreszcie w nowoczesny sposób rozwiązać, chciałabym tę ustawę poprowadzić. Poproszę teraz o zabranie głosu doktora Andrzeja Depko, który między innymi powie nam, jak to kiedyś bywało. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, problem oświaty seksualnej, edukacji seksualnej młodych ludzi nie jest problemem wymyślonym w XXI wieku. Ten problem był istotny od zawsze. Już 2000 lat temu, ponad 2000 lat temu, Cyceron mówił, zwracał się do edukatorów, że należy zmienić podejście do problematyki oświaty seksualnej, ponieważ wciąż obowiązuje zasada nie wstyd czynić, wstyd rozmawiać. I zwróćcie uwagę, że minęło 2000 lat, a to podejście, ta maksyma Cycerona nie zmieniła się w naszej ocenie, co należy młodemu człowiekowi kiedy powiedzieć. Przed wojną, do której tak bardzo często wracamy, do II Rzeczypospolitej i do wzorców, które wówczas były opracowywane, już w tym czasie pojawiały się książki, na przykład tutaj mam broszurę pana profesora Bilkiewicza o płciowym uświadomieniu dziecka, w której, że on zawarł na przykład następujące stwierdzenie, tu pozwolę sobie o cytat, iż dziecko, które pragnie wiedzę zdobyć seksualną, jest na tyle rozgadnięte i posiada tyle zmysłu krytycznego, że nie da się zbyt byle czem i szuka samodzielnie rozwiązania zagadek życia płciowego. Jeżeli to słuszne stwierdzenie jest prawdziwe, to ono jest prawdziwe również dzisiaj. Tylko że w chwili obecnej ta młodzież przede wszystkim szuka wiedzy zgodnie ze statystykami, które były prowadzone przez pana profesora Izdebskiego. Przede wszystkim wśród rówieśników, ale jaką wiedzę można zdobyć od rówieśników, skoro rówieśnik sam tej wiedzy nie posiada. Następuje przekazywanie mitów, przekazywanie stereotypów. Proszę Państwa, wiedzę od rodziców czerpie zaledwie 16% młodych ludzi. I o tym również mówi pan profesor Bilkiewicz, aczkolwiek mówił 70 lat temu, iż nie wszystkie dzieci, zwłaszcza starsze, chcą z rodzicami o sprawach płciowych rozmawiać. Są dzieci, które z kimś obcym chętniej by o tym mówiły, a wstydzą się właśnie rodziców. Zatem jeżeli nie dom ma spełniać, nie ma być źródłem wiedzy dotyczącej tak ważnego aspektu życia, jakim jest seksualność, zatem muszą to zrobić ludzie, którzy są do tego należycie przygotowani, którzy posiadają wiedzę zgodną z osiągnięciami współczesnej nauki i którzy tą wiedzę potrafią przekazać. Wiedza o życiu seksualnym, tak jak słusznie zauważono to w projekcie ustawy, powinna być dostarczana w odpowiednim wieku. W momencie, w którym dziecko poznaje świat, dla niego wiedza seksualna nie kojarzy się jako taką z seksualnością, bo ono jeszcze tej seksualności nie ma i jest częściowo w okresie latencji, natomiast potrzebuje uzyskać wiedzę, aby się należycie rozwijać. Jeżeli tej wiedzy nie uzyskuje, wówczas uświadamia sobie, że coś, jeżeli ja tej wiedzy nie mam, albo dorośli tą wiedzę ukrywają, to znaczy, że coś z tym seksem jest nie tak. I zaczyna się proces zaburzania prawidłowego rozwoju psychoseksualnego. My nie musimy bać się wiedzy. Bertrand Russell, którego książkę również dzisiaj zabrałem ze sobą, on już w 1932 roku w swojej książce o wychowaniu stwierdził, że odpowiadając na pytania dotyczące wychowania płciowego,
należy zastosować dwa prawidła. Po pierwsze, dawaj zawsze odpowiedź prawdziwą. Po drugie, traktuj wiedzę seksualną zupełnie podobnie jak każdą inną dziedzinę wiedzy. Nie przenosi. Dorośli bardzo często, bądź też decydenci, co jest najgorsze, dokonują takiego typowego psychologicznego mechanizmu przeniesienia. Ja się nie miałem skąd nauczyć, w związku z tym nie będę tej wiedzy dostarczać innym. Albo dokonuję przeniesienia swoich własnych lęków na osoby, które tęże wiedzę chcą dostarczyć. Tu kolejny raz zacytuję pana profesora Wilkiewicza, że nie jednemu z laików wydaje się, że najprostszą rzeczą jest pozostawienie uświadomienia seksualnego wiekowi czasu. Niejednokrotnie słyszy się zdania w rodzaju: mnie nikt nie uświadamiał, a jednak wyrosłem na porządnego człowieka. No proszę państwa, od 35 roku człowiek stanął na Księżycu. Wysłaliśmy sondy kosmiczne poza Układ Słoneczny. Nasz sposób pojmowania życia i świata się poszerzył. A w tak najbardziej podstawowej rzeczy, jak to jest uświadomienie seksualne, ciągle tkwimy w głębokiej przeszłości. I nie potrafimy nawet nawiązać do słusznych postulatów, które wtedy były podniesione. Tak być nie może. Dziękuję i proszę o zabranie głosu Aleksandrę Józefowską. Dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć o takich kilku sprawach. Fonden od 9 lat pracuje z młodzieżą. Odpowiadamy na pytania młodzieży za pomocą telefonu zaufania, poprzez poradnictwo mailowe. Także jesteśmy na bieżąco z ich wiedzą, z ich problemami. Ten poziom wiedzy od początku, od lat, kiedy organizujemy konferencje prasowe, mówimy o tym, o co młodzież nas pyta, ten poziom określamy jako niski. Natomiast to, co się w ciągu tych 9 lat daje zauważyć, to to, że poziom wiedzy nie wzrasta, natomiast spada wiek osób, które się do nas zgłaszają, czyli te pytania przychodzą od coraz młodszych osób, ponieważ co roku mamy też zgłoszenia co roku na wakacyjnym telefonie zaufania mamy zgłoszenia od nastolatek z nieplanowanej ciąży. Również te dziewczynki są coraz młodsze, zgłaszają się do nas 14-latki, 13-latki, a nawet 12-latki sygnalizują, że podjęły współżycie seksualne. To nas bardzo niepokoi, bo rzeczywiście widzimy, że z roku na rok coraz młodsze osoby interesują się seksem. Często ma to konsekwencje dla nich bardzo niedobre. Kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to taka, że kiedyś, Ponton w ogóle prowadzi zajęcia w gimnazjach i w liceach. Kiedyś, kiedybyśmy my składali ofertę do szkół podstawowych, że chcemy takie zajęcia prowadzić, zapewne spotkałoby się to z oburzeniem, że chcemy wchodzić z edukacją seksualną do coraz młodszych dzieciaków. W tym momencie, po 9 latach pracy, coraz częściej odbieramy telefony od pedagogów, wychowawców ze szkół podstawowych, którzy pytają, czy Ponton może przyjść i zorganizować zajęcia nawet dla 10-latków, ponieważ miał miejsce taki incydent, że na przykład dziecko przyniosło do szkoły na telefonie komórkowym film pornograficzny, często jest to twarde porno, obejrzały i dzieci mają po prostu symptomy pewnego rodzaju naruszenia ich granic, molestowania. Często rodzice po prostu po jakimś czasie wyciągają to, sprawa wraca do szkoły, także takie rzeczy zaczynają się dziać. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, że co roku od 8 lat organizujemy właśnie wakacyjny telefon zaufania i co roku alarmowaliśmy, że młodzież wykazuje braki wiedzy z zakresu antykoncepcji, fizjologii, anatomii, podstawowe sprawy związane z miesiączką, z higieną, z relacjami okazują się tutaj być problemem, ponieważ młodzież po prostu tej wiedzy nie posiada. Natomiast teraz widzimy taki kolejny proces. Tych pytań z zakresu antykoncepcji i fizjologii ubywa. Z roku na rok jest ich coraz mniej, tak jakby te dziedziny przestawały być centrum zainteresowania młodzieży. Pytania, których dostajemy obecnie najwięcej, to pytania o seksualność, prościej mówiąc o seks. I są to pytania dotyczące seksu oralnego, seksu analnego, technik, które są pokazywane w filmach pornograficznych. Mamy więc powody, żeby sądzić, że młodzież swoją wiedzę i edukację czerpie coraz częściej z pornografii. Na koniec chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ponton już kilka lat temu, w 2009 roku, przeprowadził badanie, jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach. Wiemy na podstawie tego badania, że w wielu szkołach lekcje wychowania do życia w rodzinie w ogóle się nie odbywają, bądź prowadzone są w sposób skandaliczny. Raport z tego badania jest na naszej stronie.
W 2011 zapytaliśmy młodzież o to, jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach, ponieważ przeciwnicy edukacji seksualnej w szkołach mówią, że miejscem, gdzie młodzież powinna dowiadywać się rzeczy na temat seksu, jest dom. Więc okazało się, dostaliśmy prawie 4000 odpowiedzi. Młodzież bardzo uznała ten temat za palący, miała ochotę mówić o tym, co się w domach dzieje. No więc krótko mówiąc, niewiele się dzieje. W najgorszej sytuacji są chłopcy z małych miejscowości, gdzie rodzice nie są wykształceni, oni nie dostają praktycznie żadnych informacji. W trochę lepszej sytuacji są dziewczynki, które z powodu tego, że zaczynają miesiączkować bądź mogą wrócić brzuchem do domu, dostają pewną edukację, natomiast często ta edukacja sprowadza się do powiedzenia dziewczynce, no to teraz już musisz zacząć się szanować. I to właściwie niewiele więcej. Też zapraszam do spojrzenia na statystykę z tego raportu, jest na naszej stronie, natomiast z takich ważnych liczb, na przykład 70% naszych respondentów przyznała, że nigdy w życiu nie dostała żadnej informacji na temat przemocy w domu. No to jest bardzo niepokojące. Myślę, że na tym zakończę. Jeszcze chciałam dodać ostatnią tylko rzecz, że szkoła powinna w tym momencie bardzo szybko zacząć naprawdę reagować, ponieważ ten świat młodzieży też się zmienia i pojawia się coraz więcej zagrożeń związanych z cyberprzemocą. W tym roku zgłosiliśmy na policję, dostaliśmy zgłoszenie od dziewczynki, która była od dłuższego czasu szantażowana przez chłopaka byłego, który miał zdjęcia nagie tej dziewczyny. No i po prostu wymuszał na niej czynności seksualne, grożąc, że udostępni te zdjęcia w internecie, więc dziewczyna po prostu godziła się na to. Groził też jej fizycznym po prostu pobiciem i przemocą. Także tutaj niezbędna jest reakcja ze strony szkoły. Bardzo liczymy na to, że rzeczywiście coś się w tej kwestii wreszcie zmieni. Dziękuję. Dziękuję. Małgorzata Prokop-Petrowska, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja należę do pokolenia, które wychowało się na wspaniałej książce Michaliny Wisłockiej, doktor Michaliny Wisłockiej, Sztuka kochania. Tam seks nie był rzeczą złą, a niestety teraz obserwujemy po kilku, ponad 20 latach edukacji, która prowadzona jest w szkole, między innymi również religii obecnej w szkole, takie głosy. Zacytuję Państwu głos słuchaczki Radia Maryja, która mówi tak: seks jest strasznym złem, które zakradło się do życia człowieka, do małżeństwa również. Nie należy mylić seksu z aktem małżeństwa, a w dzisiejszym życiu tak jakby postawiono między tym znak równości. Seks generalnie jest złem. Nie bez powodu święta rodzina była pozbawiona seksu. Proszę Państwa, my kobiety zrzeszone w ruchu Palikota nie zgadzamy się z takimi teoriami i będziemy robić wszystko, aby edukacja seksualna w szkołach się znalazła. Nasze działaczki lubelskie wystąpiły z zapytaniem do ościennych gmin, jakie pieniądze są przeznaczane w tej chwili w polskich szkołach na edukację seksualną. Będziemy to zapytanie kierować do innych gmin w całej Polsce. Przedstawimy Państwu potem wynik tego badania naszego i absolutnie będziemy wspierać naszą ustawę prowadzącą do tego, aby polska szkoła, świecka ponoć szkoła, wychowywała do edukacji seksualnej. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja chciałam nawiązać do badań, o których Pani mówiła, bo z tych badań też wyszło, że wychowanie do życia w rodzinie prowadzą nauczyciele innych przedmiotów, ale też katecheci. Stąd moje pytanie do Państwa, kto miałby te zajęcia w szkołach prowadzić i czy mamy aż taką kadrę dobrze przeszkoloną, żeby we wszystkich szkołach te zajęcia rzeczywiście były obowiązkowe? Obecnie prowadzą ten przedmiot m.in. katecheci z uwagi na to, że obecne zapisy ustawowe, jak się okazuje, nie są wystarczająco dobre, bowiem nie gwarantują, a w każdym razie realizacja tych zapisów nie gwarantuje tego, że wiedza jest przekazywana, że na zajęciach z przygotowania do życia w rodzinie przekazuje się wiedzę, a nie ideologię, bo mamy właśnie z tym do czynienia, że skoro
uznaje się, a obecny system oświaty uważa, że nie jest to sprawa wiedzy, tylko przekonań, ideologii, światopoglądu. W związku z tym dopuszczeni również zostali katecheci do prowadzenia tego przedmiotu. Zgodnie z naszą ustawą byłoby to niemożliwe, ponieważ, jak już mówiłam, przedmiot ten jest oparty na wiedzy naukowej i wszyscy, którzy mieliby tego przedmiotu nauczać, musieliby wykazać się jakby akceptacją programu zawartego i treści programowych i sposobu ich przekazywania zawartych w ustawie. Edukatorzy, którzy są w stanie spełnić te wymagania, w Polsce są. W Polsce są studia podyplomowe, które od blisko 20 lat kształcą fachowców w tym zakresie. Do tej pory oni nie mieli możliwości albo w niewielkim stopniu mogli wykorzystać swoją wiedzę, ale może wspomnę studium profesora Zbigniewa Izdebskiego, który notabene był też konsultantem naszego projektu, naszej ustawy, czy też wychowankowie profesora Starowicza, czy też wychowankowie doktora Detki, który również tutaj prowadzi w tym zakresie zajęcia. Także ludzie są, także ja wierzę, że jest to możliwe, by taki przedmiot mógł być w szkole prowadzony.